Myślę, że teatr dla młodzieży jest dla mnie szukaniem jakiegoś nowego języka z widownią, którą poznaję, której dobrze nie znam i wydaje mi się, że właśnie na takim dialogu, poznawaniu siebie nawzajem teatr w ogóle powinien polegać. I może się wydawać, że ten teatr dla młodzieży jest jakąś szczególnie trudną formą, dlatego, że to jest nie do końca zbadany grunt, dlatego, że tych propozycji repertuarowych dla młodych ludzi jest dosyć mało. Natomiast wydaje mi się, że szukanie tego języka i próby ciągłego zdobywania go na nowo, tworzenia go na nowo jest coś bardzo ciekawego. To jest jakieś fajne wyzwanie w pracy. Myślę sobie, że tak naprawdę teatr dla młodzieży powinien być inspirujący, powinien gdzieś każdego widza zanosić, tworzyć mu nowe przestrzenie wyobraźni. Powinniśmy zapominać o tym, że w tym teatrze się znajdujemy i gdzieś po prostu przenosić się w te inne światy, inne opowieści. Ale też uważam, że to powinien być teatr uczciwy, który w żaden sposób tego widza młodzieżowego nie umniejsza, nie stwierdza i nie narzuca, że pewne tematy nie są dla niego. Uważam, że z widzem młodzieżowym powinniśmy jak najbardziej też rozmawiać na poważne, często bolesne tematy. Powinniśmy też budować wobec niego pewnego rodzaju teatr krytyczny. Myślę, że to jest dzisiaj też wielka odpowiedzialność i potrzeba zmiany myślenia wobec teatru dla młodzieży. Zwłaszcza w sytuacji, w której, takie mam poczucie, i w pewnych systemach edukacji, systemach opiekuńczych, wychowawczych, ta warstwa krytycznego myślenia, które dla mnie jest podstawą zdrowo działającego społeczeństwa, jest bardzo mocno wyrzucana czy wykreślana z naszego społeczeństwa. Uczymy się pewnych haseł, pewnych gotowych diagnoz, gotowych rozwiązań, a nie zadajemy, albo bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie dlaczego. Współczesny teatr dla młodzieży według mnie powinien być przede wszystkim szczery. Jakby młodzież nie lubi ściemy i chcemy im dać jak najbardziej prawdę. Też zależy nam na tym, żeby poruszać tematy, które interesują młodzież. Nie chodzi nam o to, żeby odtwarzać lektury szkolne, które dla nich są może nudne, tylko żeby ten teatr jakoś ich zafascynował i sprawił, że oni będą do niego chcieli wracać. Czyli dotykał ich problemów, dotyczył po prostu ich życia, bo my też byliśmy i jesteśmy nadal młodzi i pamiętamy, jak to jest, jakie są pierwsze zakochania, jakie są pierwsze jakieś wyskoki poza lekcje, na pierwszego papierosa i tak dalej. I chodzi nam też o to, żeby ta więź się między nami gdzieś tam wytworzyła. Uważam, że teatr dla młodzieży powinien być eksperymentalny, prowokujący, dynamiczny. Powinien stwarzać przestrzeń dialogu, w której granice między widzem a aktorem zostają podważone. Powinien być to teatr, który posługuje się środkami, którymi posługują się młodzi ludzie, więc też opowiadać o rzeczywistości, w której żyją młodzi, nowocześni Europejczycy, Polacy. Myślę, że teatr dla młodzieży, podobnie jak teatr dla dorosłych, powinien być dobry warsztatowo, grany z pełnym zaangażowaniem i pasją, a także bez żadnej taryfy ulgowej, ponieważ młody widz nie jest gorszym widzem, czasami jest nawet bardziej wymagający. Spektakle powinny być różnorodne w swojej formie, atrakcyjne i poruszające problemy, z którymi młody widz mógłby się skonfrontować.